Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa gorąco w ten mroźny piątkowy wieczór i zapraszam na Warto zauważyć w mijającym tygodniu. Najważniejsze wydarzenia tygodnia podsumuję z zacnymi gośćmi z naszego dziennika, redaktor Anetą Przysiężniuk-Parys. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. I z redaktorem Arturem Kowalskim. Szczęść Boże. Szczęść Boże. W Jerozolimie zakończyły się rozmowy polskiej delegacji rządowej z przedstawicielami tamtejszych władz w sprawie znowelizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Minister Bartosz Cichocki, stojący na czele polskiej delegacji, mówi o merytorycznym dialogu i wyraża nadzieję, że zakończy on emocjonalne, wzajemne oskarżenia. Relacje polsko-izraelskie już od dłuższego czasu są dość napięte, a to za sprawą ustawy o IPN, która jutro ma wejść w życie. Przewiduje ona kary za przypisywanie Polsce zbrodni popełnionych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Wątpliwości związane z interpretacją ustawy ma wyjaśnić zespół do spraw relacji polsko-izraelskich. To konsekwencja rozmowy pana premiera Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu. W wyniku rozmowy telefonicznej ustalono, iż najlepszą płaszczyzną do kontynuowania dialogu historycznego, prawno-historycznego będzie zespół powołany po stronie polskiej i izraelskiej. Spotkanie to jest dużą szansą na porozumienie obustronne, podkreśla poseł PiS profesor Włodzimierz Bernacki. Tu jest szansa na to, aby ta debata czy dialog pomiędzy Polską i Izraelem odbywał się w sposób bezpośredni, bez uczestnictwa tych, którzy gdzieś niejako obok narzucają tą fałszywą narrację. Na dobre rezultaty dialogu oczekuje także strona izraelska. 27 lutego 1990 roku, po 23 latach przerwy, Polska i Izrael wznowiły oficjalne relacje. Świętując odnowienie stosunków, spoglądamy w przyszłość z nadzieją na powrót do konstruktywnej współpracy i przyjaznego dialogu. Napisała na Twitterze ambasada Izraela w Warszawie. Jednak już samo dążenie do dialogu jest dobrą drogą, podkreśla profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nie można okopywać się w zamkniętych twierdzach. Należy podejmować próby rozmowy, nawet jeżeli te rozmowy nie przyniosą od razu jakichś rewelacyjnych rezultatów. Szanowni Państwo, czy to jest koniec konfliktu, to napięcie już spada. Jak Państwo oceniają obecny stan relacji polsko-izraelskich, no i stan tej dyskusji wokół znowelizowanej ustawy o IPN-ie? To spotkanie przede wszystkim, jak sądzę, miało na celu jakoś uspokojenie tej całej sytuacji, bo która zresztą bez wątpienia wymknęła się w ogóle spod jakiejkolwiek kontroli i też trafiając na podatny grunt też w Izraelu, mam tutaj na myśli antypolonizm, no jeszcze bardziej eskalowała. Te spotkania są próbą zakończenia tego sporu, przede wszystkim wyjaśnienia też, może tego zabrakło jednak na początku, wyjaśnienia o co nam w Polsce chodzi. I myślę, że tutaj w jakiś sposób jesteśmy na dobrej drodze. Myślę też, że można się wciąż spodziewać różnych sytuacji, dlatego że wydawało się już, że do Monachium, czyli do tego wystąpienia na premiera Morawieckiego, ta sytuacja już tak trochę okrzepła, już zmierzamy ku szczęśliwemu zakończeniu, a jednak no tutaj pojawiły się nowe informacje, nowy problem został wyłuszczony nagłośno. Przypomnijmy, pani redaktor, premier Mateusz Morawiecki, wymieniając sprawców Holokaustu poza Niemcami, no też wymienił, że wśród sprawców, tych, którzy przyczyniali się do śmierci, do tragedii Żydów, byli też częściowo sami Żydzi. Tak, no, stwierdził fakt historyczny. Stwierdził ten fakt i to wywołało ogromną burzę. To już tam szczegóły są, które dotyczą na przykład, kto zadał to pytanie, prawda, bo to wyszło, premier Morawiecki nie wyszedł z tym samym, tylko to było pytanie z sali od dziennikarza, więc na ile to było z prowokacją. Na ile to też później była kwestia tak naprawdę tłumaczenia, tak, bo tutaj też jest kwestia języka. Także ja sądzę, że jeszcze można się wiele spodziewać i że ten dialog, dobrze, że ten dialog jest. Natomiast myślę też, że trochę tutaj wydawało się, że te nasze stosunki Polska-Izrael są na tyle dobre, że może się przespało ten moment i
jakby... Czy te stosunki rzeczywiście były dobre? No właśnie, bardziej po naszej stronie zawsze wydaje się, że to była taka polityka ustępstw, zawsze jako, że naród żydowski, no uznaliśmy, że no, tyle wycierpiał w czasie wojny, z naszej strony były to takie zawsze pojednawcze kroki, tu nawet no, można powiedzieć o Muzeum Polin, które tak świetnie no, dokumentuje te cały pobyt narodu żydowskiego w Polsce i no, zawsze z polskiej strony był taki ukłon w kierunku narodu żydowskiego. Czy tutaj problemem jest w tych relacjach i w tej sytuacji, która się ujawniła przy okazji nowelizowanej ustawy tej dyskusji, że jednak w ten bardzo głęboki antypolonizm no wszedł premier Netanyahu, weszli politycy partii rządzącej i partii opozycyjnej, czyli ta elita Izraela, nie jakieś skrajne ugrupowania, które obsesyjnie, mają jakieś obsesyjną niechęć do Polski, no tylko no, władza weszła. Możemy mówić oczywiście o jakichś też użyciu tego tematu do sporów wewnątrz w polityce samego Izraela. Ale wyobraźmy sobie w Polsce, gdybyśmy na użytek sporu wewnętrznego posługiwali się, czy któraś z ugrupowań politycznych zaczęła się posługiwać antysemityzmem. No niewyobrażalny w Polsce. Takiego czegoś w Polsce by nie było. Niektórzy mogą sobie widocznie pozwolić na więcej, jeśli tutaj mówimy tutaj o relacjach wzajemnych. Ale i też jest ten drugi temat, że jednak w jakiś sposób to upominanie się, nasze upominanie się o ten szacunek i respektowanie tej prawdy może w jakiś sposób narusza tę narrację, którą sami mają Żydzi w Izraelu odnośnie tej swojej historii, którą kreują w swoich szkołach, którą nauczają. Tak, to przecież chodzi o to, że oni pracowali na to, jak teraz postrzegani są na świecie przecież od końca wojny. I mocno pracowali nad tym, żeby byli tak postrzegani, jak są, jako właśnie ten naród, który najwięcej przecierpiał. Oczywiście, no tak rzeczywiście było, natomiast niemniej nie można mówić o tym, że Polacy byli tutaj sprawcami Holokaustu, bo przecież pamiętamy jeszcze ten film wyemitowany przez fundację, który mówi o polskim Holokauście wprost, co jest po prostu bardzo bulwersujące. No dlatego no, jest też teraz tak, że jednak wzięliśmy się trochę może za późno na budowanie tego swojego wizerunku. Jest to konieczne na pewno, tym bardziej, że ze statystyk wynika, że rzeczywiście co drugi, trzeci dzień w mediach pojawia się informacja o polskich obozach śmierci, więc na pewno jest to prawo... Zresztą to jest też bulwersujące, że na przykład w takich mediach francuskich czytamy o jakiejś próbie w ogóle przez Polskę pisania na nową historię. I we Francji, która miała rząd kolaborujący z hitlerowskimi Niemcami w ogóle, no jak oni śmią w ogóle? Ale to jest w ogóle ten problem jakby samej prawdy, prawda? I rozumienia prawdy w tym ogólnym wymiarze, bo odchodzi się powszechnie. Te nurty nowej lewicy wprowadzają tą definicję prawdy utylitarnej, to w najlepszym wypadku, prawda? Czyli odejście od prawdy klasycznej, czyli stwierdzenia stanu rzeczywistego, natomiast tutaj to, co jest prawdziwe, co jest użyteczne. No i w tej chwili jest użyteczne, żeby zaciemniać prawdę historyczną wydarzenia z II wojny światowej przez Francuzów, Włochów, Węgrów, Holendrów, Szwedów, Duńczyków i tak dalej. A obarczanie winy Polski. Też wiemy, że jest tak, iż tych antysemickich wystąpień w Polsce nie ma wcale tak dużo w porównaniu na przykład do Francji. Albo do Niemiec. Ostatnio tam wychodzenie na takie marsze faszystowskie, nazwijmy to tak, bo one się tam odbywają często i no nie mówię, że nikt się temu nie dziwi, ale jest to jakby na porządku dziennym. Ale kilka tygodni temu Angela Merkel stwierdziła, że przyznała, że w Polsce, w Niemczech narasta fala antysemityzmu i żadna instytucja żydowska, ani synagoga, ani szkoła, ani ośrodek kultury żydowskiej nie może funkcjonować bez specjalnej ochrony. Więc no, to pokazuje skalę tego, co tam się dzieje, a nie w Polsce, gdzie rzeczywiście właściwie sprawa, to są jakieś rzeczywiście marginalne przypadki, jeśli chodzi o antysemityzm. Ale po tym spotkaniu, które właśnie odbyło się w Jerozolimie, polsko
izraelskiej grupy do spraw dialogu odnośnie prawno-historycznego, tak się nazywa ta grupa, minister Cichocki mówi, że no, trzeba będzie jednak naszą ustawę nieco zmienić, zmodyfikować. No, tam pojawiło się słowo doprecyzowanie. Doprecyzowanie. No, to jest jednak kwestia, będzie zmiana jakaś, tak? Jest kwestia, w którą to stronę miałoby pójść. Doprecyzowanie rozumiem, że to jakaś drobna korekta, która miałaby ułatwić jakoś zrozumienie tej ustawy, ale też jeżeli jeszcze trochę mamy czasu, ja bym powiedział, że przede wszystkim także w tym kontekście, że powinniśmy przeprowadzić tę ustawę reprywatyzacyjną. Ja się tutaj obawiam, że w jakiś sposób te kwestie, te nieporozumienia mogą mieć wpływ na to, że zostanie ona gdzieś tam odłożona i no już analizowana. Sprawa już jest, już jest, właściwie się znaczy o tym jest. Nie mówi. Minister Jaki zorganizował jedną konferencję prasową, no i nie ma już. No tak, ale bo pojawiły się informacje ze strony rządowej, że to będzie wymagało jeszcze jakichś analiz. No i właśnie tutaj się obawiam. Stary sposób można analizować. Właśnie tego się kolejne obawiam. Ekspertyzy zamawiać i w nieskończoność ten proces. No i też może czekamy być na prowadzony. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo pamiętamy, że prezydent Duda wysłał ustawę w trybie. Ale ja chciałem jeszcze przy okazji tego tematu zapytać o jedną rzecz. Właśnie o problem suwerenności i jakby pozycji Polski w świecie. Jaka jest nasza pozycja, skoro ustawa ważna, mniej ważna, no jest negocjowana w innym kraju? Do Polski przyjeżdża, no dzisiaj portal Onet ujawnił informację, że właśnie ta ustawa, ta nowelizacja ustawy o IPN-ie była konsultowana przez przedstawiciela Stanów Zjednoczonych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Tutaj gościł pan Tomasz Jastgerdin, tak przynajmniej tutaj jest nazwisko to podane. I między innymi rozmawiano o ustawie i zwracał uwagę na to, że Stany Zjednoczone nie zgadzają się na taką ustawę. Protestują przeciwko jej zapisom, jeśli chodzi o badania naukowe i o wolność wypowiedzi, a także pytał o pana Grossa w związku z postępowaniem prokuratorskim, jeśli chodzi o jego słowa, kiedy to przypisał Polakom większe sprawstwo za Holokaust niż Niemcom. No właśnie, jak to jest naszą suwerennością? To jest dobre pytanie o suwerenność. No właśnie, na ile jest państwo suwerenne, skoro musi się pytać o zdanie i właściwie praca nad ustawą wywołuje taką burzę nie tylko w jednym kraju czy w dwóch, ale tak naprawdę na całym świecie. Dlatego no, tutaj chyba należy zachować jakiś umiar, na ile ta ingerencja czy Izraela, czy właśnie Stanów Zjednoczonych, bo to pamiętajmy, że to wszystko jest jednak system naczyń połączonych, na ile ona rzeczywiście jest uzasadniona i potrzebna, i myślę, że tutaj rząd też musi zastanowić się, by wyjść z twarzą i no, ta korekta, która ma nastąpić, żeby ona rzeczywiście no, nie zmieniała charakteru tej ustawy i no, właściwie nie zaprzeczała celowi, któremu. Ale też zaznaczmy to, że cała ta interwencja ze strony Stanów Zjednoczonych jest spowodowana lobbingiem ze strony Izraela i to tutaj tego nie można. Tylko znowu my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ignorować, prawda, głos Stanów Zjednoczonych, no bo to też jest dla nas strategiczny partner, więc to jest rzeczywiście sprawa no tak, delikatna. Chodzi o to, żeby ten partner był partnerem, a nie kimś, kto wymusza na nas decyzje, suwerenne decyzje. No nie wyobrażam sobie, żeby polski rząd ingerował w zapisy ustaw w innych krajach. Nie kojarzę takich przypadków. To ja jeszcze może dodam, może to jest kwestia nie tyle wymuszania przez Stany Zjednoczone, co poczucia pewnego zobowiązania się Stanów Zjednoczonych wobec akurat przyjaciół z Izraela w ten sposób. No tak, no ale podobno my też jesteśmy przyjaciółmi Stanów Zjednoczonych. No. Ale są. Są przyjaciele i przyjaciele. Tak, przyjaciele i przyjaciele. To przejdziemy, a propos przyjaciół, przejdziemy teraz do kolejnego tematu naszego programu. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie praworządności w Polsce. Za rezolucją opowiedziało się 422 deputowanych, przeciw było 147, a 48 wstrzymało się od głosu. Wśród eurodeputowanych głosujących za rezolucją było 5 polityków Platformy Obywatelskiej. Najbardziej zainteresowany sporem jest wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.
Nasze obawy zawarliśmy w naszych zaleceniach z lipca 2016 oraz między innymi z grudnia 2017, ale nie zostały te obawy rozwiane. W związku z tym 21 grudnia postanowiliśmy uruchomić ten artykuł. 21 grudnia rząd polski podpisał nowe ustawy, które doprowadziły do jeszcze większych obaw dotyczących niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości. Timmermans zapowiedział, że do końca marca czeka na odpowiedź polskiego rządu. W odpowiedzi głosu zabrał europoseł Ryszard Legutko. Rezolucja jest niedorzeczna, podobnie jak całe to nękanie Polski przez ostatnie 2 lata. No, problem jest taki, że ogromna część z państwa w ogóle nie ma pojęcia tak naprawdę, co się dzieje w Polsce, o co chodzi, na czym polegają te reformy, dlaczego są przeprowadzane. Pan przewodniczący Timmermans bardzo długo się sprawą Polski zajmuje, a jednak no, braki informacyjne są tutaj zasadnicze. Naszego kraju bronił również brytyjski europoseł Nigel Farage. W 2011 roku, gdy polscy dziennikarze byli zatrzymywani za to, że sprzeciwiali się rządowi, nic nie zrobiono. Komisja nic nie zrobiła, bo przecież poseł Tusk był zwolennikiem Unii Europejskiej, a jak tylko pojawia się Prawo i Sprawiedliwość i nagle jest jakaś krytyka pod adresem Unii, mamy już konkretne działania, a więc artykuł 7 i tak dalej. Właśnie, szanowni państwo, a propos przyjaciół, no tych 422 posłów, to są nasi przyjaciele, czy nie? Może są naszymi przyjaciółmi? Z pewnością naszym przyjacielem są Węgrzy i Viktor Orban, który dziś po raz kolejny, przynajmniej w tej sprawie, który po raz kolejny powtórzył, że osłabianie Polski, a to właśnie ma miejsce i to pewnie jest cel tej całej akcji, to jest osłabianie całej Europy Środkowo-Wschodniej, bo Polska jest tutaj liderem i myślę, że to właśnie o to chodzi. Im silniejsza ta Europa Środkowo-Wschodnia, im więcej można jej narzucić, tym lepiej dla eurokratów. Także przypuszczalnie ta cała akcja jeszcze trochę potrwa. I możemy się tutaj spodziewać jeszcze wiele takich debat na łonie Parlamentu Europejskiego, czy w ogóle w Unii Europejskiej na temat łamania tego. Ale czy państwa zdaniem ten spór nieco łagodnieje? Jak państwo oceniają naszą sytuację po tej debacie, po tym głosowaniu? Ta debata moim zdaniem, to wynik samego głosowania w sprawie rezolucji tutaj nie jest żadną niespodzianką. Według mnie jest to pewna kolej rzeczy, a jeżeli chodzi o to, czy spór łagodnieje, czy nie, nie wiem, czy można powiedzieć, że łagodnieje. Na pewno w jakiś sposób zmierza do wygaszenia. Oczywiście zapewne dalej Polska będzie, tak jak tutaj pan profesor poseł Legutko zwracał uwagę, określił to nękana, z tym, że jest też kwestia, do czego to ma zmierzać. Nie ma żadnego tutaj żadnych możliwości ukarania Polski. Tak, bo właściwie to już jest tak, że wiele tych ustaw, reform w związku z wymiarem sprawiedliwości, nawet zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego, tam się apeluje, żeby przywrócić tych 3 sędziów, już nawet nie wiadomo których, ale przecież Trybunał już działa, tak, od ponad roku przynajmniej, już orzekał w wielu sprawach, tego się nie da cofnąć. Zaraz powołają nowy KRS, tak, to też już jest właściwie nie do odwrócenia. Są inne ustawy, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, no, ja sobie nie wyobrażam, że nagle Polska to wszystko zmienia i tutaj może być jakiś dialog. To będzie bardzo trudne. Właśnie Franz Timmermans wyraża zadowolenie, że ten dialog z obecnym rządem jest nieco lepszy niż z poprzednim. No tak rozumiemy te jego wypowiedzi. No ale rzeczywiście oczekuje efektów i mówi, czekamy więc na konkretną reakcję ze strony Polski na nasze zalecenia. No czyli no jednak jest dość trudna sytuacja mimo wszystko. I jest też chyba, tak, że te zalecenia będą zmienione. No właśnie, ale jest też tak, że no jak, tak, zalecenia, ale no wiemy, że te rozwiązania są przyjęte u nas, są też przyjęte w innych krajach Unii Europejskiej, także to jest tylko pretekst, żeby po prostu tą Polskę tam przeczołgać jeszcze parę razy. A ta biała księga, o której mówi polski rząd, że przedstawią politykom w Brukseli białą księgę, która ma wyjaśnić,
cel tych zapisów, w jaki sposób one się plasują na tle rozwiązań prawnych w poszczególnych krajach europejskich. Czy to może spowodować, że ta merytoryczna, przynajmniej jak tak twierdzi rząd, odsłona tego tematu w dyskusji między Polską a Brukselą spowoduje, że rzeczywiście zmieni się to podejście do Polski, do tych reform, które są wprowadzane. Ale tutaj chyba nie o merytorykę jednak chodzi. Biała Księga, jak rozumiem, będą tam zawarte te wszystkie wyjaśnienia, które już właściwie padają podczas miesięcy, podczas wymian tych pism z Komisją Europejską też, które padają na forum Parlamentu Europejskiego. Teraz będą zebrane jakoś może tak bardziej syntetycznie w jednym miejscu, ale czy o merytorykę tutaj chodzi? Nie, no to cały czas możemy zwracać uwagę, że to ma wymiar też pewnej dyskusji, debaty politycznej wewnątrz Polski. Jest to temat dla opozycji, która rządziła przez ostatnie 8 lat. Jest to ze strony tej opozycji, jest to jasny sygnał do tego brukselskiego establishmentu. Jeżeli nam pomożecie obalić rząd w Polsce, to jak będziemy rządzić, będzie tak, jak było wcześniej. To jest jasny sygnał do Brukseli. W Europie bazuje się na jednak tym zdaniu opozycji. Też mamy przecież przykład wyboru profesora Krasnodębskiego, wyborowi towarzyszyła kampania taka trochę dyfamacyjna i okazało się właśnie, że ze strony posłów PO, którzy wcześniej zapowiadali, że zawsze poprą Polaka na stanowisko w Unii, a jednak trochę tutaj zdanie się zmieniło. Powtórzyła się już kolejny raz przypadek, kiedy grupa posłów Platformy Obywatelskiej i te same osoby tak naprawdę głosują za rezolucją, która jest przeciwko Polsce. No i co by o tym nie mówić, to rzeczywiście jest rezolucja skierowana przeciwko państwu polskiemu, bo artykuł 7 nie dotyczy tylko rządu, ale całego państwa. A chodzi w tej rezolucji o uruchomienie tego artykułu, który zwiąże się z sankcjami wobec Polski. No właśnie, warto przypomnieć te nazwiska, to jest Róża Thun, Barbara Kudrycka, Danuta Jazłowiecka, Julia Pitera i Michał Bonin. To jest ta piątka tych posłów z PO, którzy poparli tą rezolucję. Jakiś komentarz jeszcze państwo mają do tego? Myślę, że to jest najlepszy komentarz. Bez komentarza. Bez komentarza. No to skoro tu już komentarza nie ma, to przechodzimy do kolejnego tematu naszego programu. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej pozbawienie stopni oficerskich wojskowych zasiadających w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. Tych stopni będą pozbawieni między innymi generał Kiszczak i generał Jaruzelski. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych polski rząd decyduje o degradacji katów. Z mocy ustawy ci, którzy tworzyli bronę, zostają pozbawieni oficerskich stopni wojskowych. Mówi minister Mariusz Błaszczak. Na tym jednak nie koniec. W pozostałych przypadkach o degradacji generałów ma decydować szef resortu obrony za zgodą prezydenta. Obok szefa MON-u o podjęcie takiego postępowania mogą wnosić premier, naczelny dyrektor archiwów państwowych oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Chcemy nazwać po imieniu zło złem, dobro dobrem, zdradę zdradą. Bohaterstwo bohaterstwem. Ta ustawa ma wymiar symboliczny. Ta ustawa przywraca normalność. Ta ustawa przywraca sprawiedliwość. Reakcja państwa jest tutaj mocno spóźniona. Nie przeprowadzono zerwania z systemem komunistycznym. Nomenklatura się uwłaszczyła. Ustalenia okrągłostołowe traktowano jako święte. Właśnie generał Nowak mówi, że rzeczywiście to jest za późno. No i rzeczywiście wiele lat za późno, no bo pośmiertnie de facto będą odebrane przynajmniej większości członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, bo w tej chwili zdaje się 7 osób żyje z tego Dlatego grona. Mówi się, że jednak jest to symboliczny akt. Myślę, że może jest o tyle ważny, że dla młodych ludzi na pewno, dlatego że oni nie pamiętają na pewno tamtych czasów. Wiedza historyczna jest jaka jest, czasem się nie w ogóle w trakcie zajęć nie dojdzie do tego momentu.
Natomiast widząc w mediach pogrzeb generała Jaruzelskiego z pełnymi honorami, cóż taki młody człowiek może sobie pomyśleć? No, zasłużył, tak? Żegna go prezydent, rząd, państwo polskie. Dlatego myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pokazać młodym ludziom, że to byli ludzie, którzy pracowali dla obcego państwa tak naprawdę. To nie ma tutaj dwóch zdań. No i ważne są te ustawy, ta ustawa, która zabierała emerytury, tak, byłym esbekom. Także no, jest to na pewno te prawie 30 lat za późno, jednak no, warto, mówimy, żeby jednak lepiej później niż wcale chyba jednak tak. Oczywiście o wiele lat za późno, dlatego jest to nie wiem, tylko aż symbol może, ale bo też pamiętajmy, przed kilkoma laty mieliśmy przecież ten wyrok sądu warszawskiego, który WRON uznał za tą zorganizowaną grupę przestępczą. Tam wskazano kilku generałów, którzy zresztą już obecnie już nie żyją, jako uczestników i organizatorów. Prawomocnie został skazany generał Kiszczak. W tej sprawie właśnie. Który zresztą się nie doczekał na jakieś takie odbycie. No, ale jest prawomocnie skazany za niemniej, no żaden sąd tak naprawdę nie uznał generałów. Myślę, że wtedy może by nie była potrzebna ta degradacja. Żaden sąd nie skazał tak naprawdę za czyny, które no, tego właściwie się dopominały, za żadną akcję. Tak, za to, bo przypomnijmy, że decyzją sądu też degradacja cały czas obowiązuje w prawie i sąd, prawda, może zdecydować, jeżeli jest popełnione przestępstwo, o zdegradowaniu. To nie nastąpiło. Dzisiaj mamy projekt ustawy, będzie dopiero w Sejmie. I to jest właściwie tylko symbol, ale też bardzo potrzebny. Jeszcze, szanowni państwo, na koniec naszego programu teraz o nominacjach. Prezydent Andrzej Duda wręczył wczoraj, w dniu Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, nominacje generałom. Te nominacje były przez dłuższy czas wstrzymywane ze względów pewnych sporów na linii Pałac Prezydenckich, a byłe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Nareszcie, w końcu nominacje są, generałowie mogą przystąpić do działania? Nareszcie. Bardzo dobrze. Też jednak smutne było, że jakieś tam nieporozumienia na szczycie władzy właśnie prowadziły do wstrzymania. Tak, tym bardziej, że ta lista chyba się tak wiele nie różniła od tego, co przedstawiał minister Macierewicz. Więc niestety można tu podejrzewać raczej takie osobiste urazy niż może merytoryczne, co jest przykre. Natomiast no, jest sygnał dla wyborców, że sprawa została załatwiona i tak naprawdę to wszystko było niepotrzebne pewnie. Tylko ważne to, że te nominacje były wręczone w dniu, w takim dniu, jaki wczoraj obchodziliśmy. To też ma wymiar symboliczny. Ale jeszcze chciałam na chwileczkę zapytać państwa, z wielką, bardzo rzeczywiście te uroczystości były piękne, bo nadano im dużą rangę przedstawiciele najwyższych władz państwowych. W wielu uroczystościach związanych z pamięcią o żołnierzach wyklętych uczestniczyli. Wiele inicjatyw społecznych było podejmowanych, no ale też pojawiły się, szanowni państwo, i pojawiają się od dłuższego czasu, lewica zaczyna kwestionować bohaterstwo żołnierzy wyklętych. Wczoraj było na przykład próba blokowania marszu, który zorganizowały środowiska narodowe, marszu ku czci żołnierzom wyklętym. No i pojawiła się jakieś organizacje antyfaszystowskie, obywatele RP i tam jeszcze nie wiadomo kto, to tylko, i blokują. To chyba jest tylko dowód na to, że w Polsce jednak panuje ta wolność słowa i każdy może wypowiadać swoje zdanie. Natomiast no, pamiętajmy, że też taka sytuacja miała swego czasu miejsce, zresztą do dzisiaj, jeśli chodzi o powstanie warszawskie, prawda? Też się tam kwestionuje niektóre sprawy. Także to jest normalne, że będą wykorzystywać nawet wbrew faktom historycznym, co jest najbardziej smutne, do jakiejś może gry politycznej, no, do przypomnienia o sobie, na przykład SLD w ten sposób w jakiejś mierze przypomniało o swoim istnieniu, więc może myślą, że na tym uda im się ugrać i przyciągnąć może na powrót swój dawny elektorat. Ja zastanawiam się nad poczuciem pewnym wstydu, no przecież dzisiaj jakby odwoływanie się do tej nomenklatury, do tej retoryki,
propagandowej z lat 40., 50., bo mówienie o upaszce jako o bandycie, no tak niektórzy przedstawiciele SLD mówią, no to jest, to się w głowie nie mieści po prostu. Panie redaktorze, jedni blokują, inni jedna gazeta ignoruje Dzień Żołnierzy, druga telewizja z kolei oponuje przeciwko degradacji tych komunistycznych generałów, czy też zmianie ulic tych komunistycznych patronów. No, no cóż. No jednak ktoś powiedział, że trzecie pokolenie trzecie pokolenie żołnierzy AK walczy ze swoimi ciągle oprawcami, w trzecim pokoleniu. Ale myślę, że jest duża szansa teraz na wygraną, bo jednak młodzież jest zachwycona tymi ideałami i bohaterami i odkrywa ich tak naprawdę na nowo, bo jest rzeczywiście teraz o tym coraz głośniej. Dziękuję Państwu za naszą dyskusję, za obecność w studiu telewizji Trwam. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi w tym wydaniu programu Warto zauważyć w mijającym tygodniu byli redaktorzy naszego dziennika, redaktor Aneta Przysiężniuk-Parys, dziękuję pięknie. Dziękuję, z Panem Bogiem. I redaktor Artur Kowalski, dziękuję bardzo. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na nasze podsumowanie za tydzień, w przyszły piątek o godzinie 19 rozpoczynamy. Teraz życzę dobrego, ciepłego, miłego wieczoru. Do zobaczenia z Panem Bogiem.